Pan troszeczkę wycofał się z show biznesu. Dlaczego? Czy to jest taki do teraz już nie występuje pan w serialach. Chciałam zapytać, czy to jest taki świadomy wybór, czy jak to? Ja cały czas jestem, cały czas jakby egzystuję, tylko egzystuję w tej chwili w przestrzeni teatralnej. Jak się pojawią jakieś ciekawe propozycje, to bardzo chętnie z nich skorzystam. Jeżeli nie, to nie, to jestem. Pracuję normalnie cały czas w swoim zawodzie, koncertuję ze swoim zespołem na tyle, na ile pozwala nam czas, więc tak to jest mniej więcej w tym zawodzie. Czasami jesteś, czasami cię nie ma, ale to też myślę nie jest stricte związane jakby z moim podejściem, więc czasami rzeczy się tak układa, a nie inaczej, więc trzeba też być tego świadomy. A są jakieś propozycje na horyzoncie, czy na dużym, czy na tym mniejszym ekranie? Nie. A wybiera pan też... Pytanie, właśnie w czym pan by chciał zagrać? Bo pan tak się dosyć świadomie... Nie mam, nigdy nie miałem takich marzeń, w czym chciałbym zagrać. Zawsze dla mnie liczył się scenariusz i historia, tak? Bohater, postać. Wiem, jakich rzeczy nie chciałbym już grać, więc przez te 20 lat nauczyłem się, że do pewnych rzek nie wchodzi się dwa razy, więc... Też na portalach społecznościowych można było zobaczyć, że pan intensywnie trenuje. Czy to jest trenowanie do jakiejś nowej roli? Nie, to jest zdrowe podejście do życia zwyczajnie. Chciałem się po prostu wziąć za siebie, podjąłem pewne decyzje, że tak powiem, przyszłościowo i zacząłem inaczej patrzeć, że tak powiem, na życie, na swój rozwój, na to, wiesz, już mam 44 lata, więc już nie jestem 20-latkiem. Więc trzeba też mieć czas na to, żeby zadbać o siebie przede wszystkim. No i tak się stało, więc że tak powiem, dbam o siebie i to jest jakby dla mnie najważniejsze.